Uczniowie wrócili już do szkół. Niestety coraz więcej placówek zamyka się ponownie, powraca do lekcji online i komplikuje ludziom życie. Nauka w tym roku naprawdę nie będzie należeć do najprostszych. Dlatego, aby trochę sobie ulżyć i odreagować, w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 najśmieszniejszych memów na temat lekcji online. Przy okazji przypominam Wam o nowym kanale na YouTube Co Mówię, na którym co piątek o 17 pojawiają się sądy uliczne z pytaniami z Waszych komentarzy. A na koniec tego odcinka ponownie czeka na Was konkurs, więc zostańcie ze mną. Tymczasem numer 10. E-lekcje. Nauczyciele, przynajmniej starający się stwarzać wrażenie, nawet jeśli poza kamerą siedzą w samych gaciach. Uczniowie leżą sobie wygodnie w łóżku, w piżamie, z paczką chrupków większą od nich samych. A niech tylko nauczyciel spróbuje prowadzić lekcję z łóżka, wiecie, jaka będzie reakcja matek. Numer 9. Kiedy jesteś pierwszą osobą, która dołączy do lekcji online. Ja, nauczyciel. Niezręczności nie ma końca. To nawet gorsze niż siedzenie z nauczycielem w prawdziwej klasie. Tutaj czujecie się, jakbyście wpadli na nauczyciela w autobusie. Czuli, że wypadałoby coś powiedzieć, ale jednak nie wiadomo co. Numer 8. Kiedy puścicie bąka na lekcji online, mając nadzieję, że nie będzie wiadomo, kto to zrobił, a tu nagle podświetla się wasze zdjęcie. Wszyscy patrzą z niedowierzaniem, a wy staracie się zachować kamienną twarz. Choć dobrze wiecie, że wasz poker face wygląda bardziej, jakbyście dusili się już w swoim smrodzie. Numer 7. Kiedy nauczyciel zada mi pytanie na e-lekcji. A czy wy już opanowaliście tajemną sztukę patrzenia nauczycielowi prosto w oczy, udawania, że zastanawiacie się nad odpowiedzią, a w rzeczywistości otwierania zakładki z wyszukiwarką Google i wpisywania zapytania bez patrzenia na klawiaturę? Numer 6. A to niby śmieszne, ale jednak zrobiło mi się trochę smutno. Szkoły prowadzą lekcje online. Panie ze stołówki składają hamburgery w Papa's Burgerii. Osoba tworząca tego mema zapewne myślała, że praca w sklepiku szkolnym to spełnienie pasji, styl życia. Tymczasem wiele kobiet wraz z zamknięciem szkół straciło jedyne źródło utrzymania i teraz żyje w biedzie. Numer 5. Nawet na prawdziwej lekcji trudno się powstrzymać od patrzenia na najładniejszą dziewczynę w klasie. A co dopiero podczas lekcji online, szczególnie kiedy jakaś laska ma kamerkę w jakości 1080p, widzicie każdy najdrobniejszy szczegół i możecie patrzeć na nią bez ograniczeń. Numer 4. Kiedy zaczynasz słyszeć głosy, ale to tylko twój nauczyciel gada coś na lekcji online. Ach, biedni nauczyciele, nikt nie traktuje ich poważnie. W sumie, czy nie lepiej byłoby, gdybyśmy wszyscy przestali udawać, że jest jakikolwiek sens siedzieć kilka godzin przed komputerem i patrzeć na nauczyciela, zamiast po prostu przeczytać materiały od niego? Gdyby ktoś miał z czymś problem, po prostu wysłałby nauczycielowi maila z pytaniem i tyle. Numer 3. Uczniowie odbierający swoje świadectwa po całym roku zajęć online. Dumni posiadacze plików PDF. W sumie w ten sposób każdy zdawałby z czerwonym paskiem. O tym czerwonym paskiem. Nagrody z kolei mogliby wręczać w postaci e-booków, a stypendium? Co myślicie o kodach PaySafeCard? Numer 2. Nauczyciel, macie się skupiać na zajęciach przez internet. Żadnych gier otwartych w nowych kartach, bo wstawię wam jedynki. Ten dzieciak, który ma dwa monitory. Tak jest, pani profesor. Żadnych nowych kart. Numer 1. Ja skupiający się na zajęciach online. Ja patrzący na siebie kątem oka, aby upewnić się, że wciąż ze mnie niezłe ciacho. Tutaj nawet nie ma co udawać. Wszyscy tak robimy. Choć jedni patrzą na siebie tylko, aby upewnić się, że na przykład wszystko ok z ich włosami, podczas gdy dla innych uczestniczenie w wideokonferencji to jak nigdy niekończące się pozowanie do selfie. Okej, tym niekończącym się, jak ostatnia lekcja w szkole akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. A jeśli chcecie dowiedzieć się, co na temat powrotu do nauki zdalnej myślą Polacy, koniecznie obejrzyjcie najnowszą sondę na kanale Co Mówię. Dodatkowo, jeśli zasubskrybujecie kanał i napiszecie, że jesteście ode mnie, otrzymacie szansę na wygranie jednego z 3 bonów na 100 zł na Allegro. Wszystkie linki w opisie, tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć!